wniosków użyta dla celu wymiaru podatkowego, podatku rolnego na rok 2024. Proponuje się obniżyć średnią cenę skupu użyta ogłoszoną w komunikacie prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 15 października bieżącego roku w sprawie średniej ceny skupu użyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł do kwoty 80,12. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 ustawy o podatku rolnym, podatek dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu użyta ogłoszonej przez prezesa GUS, przyjmowanej jako stawka do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Tak jak już wspomniałam, 19 października bieżącego roku prezes GUS zgłosił, że średnia cena skupu użyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 kwintal. Obniżenie średniej ceny skupu użyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Woda z kwoty 89,63 zł do kwoty 80,12 zł podyktowane jest trudną sytuacją ekonomiczną producentów rolnych. W związku z tym obniżeniem na rok 2024 proponuje się obniżenie ceny skupu użyta o 9,51 zł. Podatek rolny będzie wynosił dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 200,30 zł za 1 hektar przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów 400,60 zł od 1 hektara fizycznego. Zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 5a ustawy o izbach rolniczych, projekt uchwały został przez nas przysłany do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej celem zasięgnięcia opinii. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała przedłożony